stworzyć niespodzianki i sprzyjające okoliczności, ale Kik jest tu oczywistym faworytem. Ale właśnie, dobra, to odważne stwierdzenie, które już powiedziałem w pre-show. Czy aktualnie Kik wygląda, jakby mogli wygrać Ultraligę? A jeszcze bym się z tym tak nie śpieszył, bo wydaje mi się, że mimo wszystko Agorok pokazuje nam się jak na razie po tej fazie zasadniczej jako najlepsza drużyna, tylko już nie są do końca osamotnieni na tym szczycie. Kik na pewno jest drużyną, która mogłaby im chociażby w best of five po prostu zagrozić. I pamiętajmy oczywiście, Kik potrzebuje tego zwycięstwa i upewniają się, że zajmują drugie miejsce w lidze i też ewentualnie walczą o pierwsze, a Piraci, no nie wiem, o playoffy, więc bardzo istotne spotkanie. Trener Delord, więc jak zwykle trzeba powiedzieć, drafcik pierwszy dzisiaj i przedostatni, nie przedostatni, dobra, nie idziemy w tę stronę. Ornn, Senna zbanowani klasycznie, wyczekujemy Afeliosa, wyczekujemy czego? Jeszcze. Albo może okay. I Rakana, tak zupełnie szczerze, na pewno trener Delord odrobił lekcję, o co pewnie byśmy go posądzali. Ornn i Senna po czerwonej stronie to są bardzo dobre wykluczenia na 10-4. Może dołożą do tego seta, może coś, co będzie im bezpośrednio już bruździło w kompozycji. Może kolejnego dżunglera wyłączą, zobaczymy. Jest po prostu ten set. Bardzo ważne, żeby zbanować seta, ale przede wszystkim Senna. Wydaje się, że otwiera zbyt dużo strategii, jeśli chodzi o parze 10-4. Afelios, Ornn, Senna i set jest zdecydowanie czwórką najpopularniejszych herosów na tym patchu na całym świecie i tego będziemy szukali w każdym drafcie dzisiaj i jutro. I Pirate Sports po stronie niebieskiej, pamiętajmy, więc rozpoczynają cały ten draft wybraniem Miss Fortune. Zobaczymy, czy Kik przyklepie ten uścisk dłoni, biorąc po prostu Afeliosa. To jednak będzie Varus dla Pukiego, więc trochę więcej zasięgu, na pewno nie szablonowe. I to jest bardzo ciekawe, że ten Afelios był dostępny, jeden i drugi strzelec odpuścił. Piraci z tego względu, że wiedzą, jak Puki uwielbia grać na Miss Fortune, zdecydowanie najwięcej gier Łukasza było właśnie na Miss Fortune w tym sezonie i stwierdzają, okej, wybrałbyś Miss Fortune, gdybyś mógł, ale że Varus leci jako odpowiedź, to jest zaskakujące. Ale szczerze mówiąc, Michale, nie wiem, czy jeżeli byłbym Pirate Sports, chciałbym brać Afeliosa tak wysoko na tak skoordynowaną drużynę w walkach jak Kik. Jeżeli dodasz do Jarvana jeszcze jakąś Zoe, jeszcze jakieś więcej wejścia, może się okazać, że po prostu na Afelios zupełnie by nie postrzelał. Mówiąc o wejściu, kolejny Jarvan dla Szlatana, to będzie jego najczęściej wybierana postać w tym sezonie i zaskakująco jeden z niewielu dżunglerów, który jeszcze się tego Jarvana trzyma. Widzieliśmy go na początku sezonu gdzieś do Rumble'a, bardzo popularny duet, ale od kiedy Rumble zniknął ze sceny, podobnie i Książę Demacji. Ale zastanawia mnie też ten Aatrox, bo nie kojarzę tak bardzo Konektiva z tego typu wyboru. A i w ogóle jak bardzo, go wykorzysta? Bardzo wysoko ten Aatrox. Nie ma oczywiście seta już dostępnego, więc ta miękka kontra w postaci seta z Bramble Westem, w sensie nie miękka kontra, tylko ten to zestawienie wymagające umiejętności już nie będzie dostępne dla Kik, będą musieli sięgnąć po coś innego. Koibo na pewno w swoim wachlarzu ma taką pulę herosów, która spokojnie z tym, na tego Aatroxa może co najmniej odpowiedzieć. Co wam mogę powiedzieć, panowie? Właśnie jest Iona. Na co patrzę. Jest Iona. Królowa nocy. Zagadka dla widzów, bo mieliśmy zagadki dla was, ale zagadka dla widzów, czemu by nie? Jestem postacią, na której najlepszy gracz ma wynik 2-2. Jedyną moją zaletą jest to, że kończę szybko gry rywalom. Mam KDA 2-3, byłem w 3/4 draftów na 10-4 i mam wynik 2-9, bo przegrałem 6 ostatnich gier. Cóż to może być za postać? Czuję, jakbyś już podał tę odpowiedź tu. Polska LeBlanc w tym sezonie działa tragicznie. 2-9 to jest najgorszy wynik ze wszystkich czempionów ever w historii Ultraligi. Nigdy nie widzieliśmy takiego kulawego czempiona jak LeBlanc w tym sezonie. Matisław, też już jedna porażka na nim. Zobaczymy, co teraz. I właśnie, mało tego, że kulawa Polska LeBlanc to jeszcze LeBlanc w ciemno. I to po czerwonej stronie, grając na Roysona. A wydaje mi się, że Kik specjalnie podeszło do tego tematu w ten sposób, że ta LeBlanc mogłaby być wykluczona, a bardzo najwyraźniej będą chcieli nią zagrać. Tak w pół ciemno, bo wybieranie na trzecim piku na red side i dwa bany w mida to nie do końca takie w ciemno, kiedy zakrywasz dwie postaci Roysona. Niby ale... tak, ale wciąż musimy pamiętać o tym, że Royson ma trochę szerszy wachlarz niż po prostu Vel'Koz i Viktor. Te oczywiście dwa wykluczone przez Kik, tego można było się spodziewać, ale cały czas myślę, że jest jakaś bardziej pasywna odpowiedź. Nawet Lissandra mogłaby się tutaj znaleźć w rękach Roysona, tylko wydaje mi się, że wybierając LeBlanc dla Matisława, Kik chce ograniczyć trochę ten potencjał na kierowanie właśnie ze strony Roysona w Pirate Sports. Musi go do trochę reaktywnego wyboru. I przede wszystkim Royson nie schodzi za dużo z linii, kiedy przeciwni midlanerzy biegają po całej mapie. Idealna gra była na Pride, gdzie Warsik zrobił akcję na dwóch liniach trzykrotnie, rozpędzając siebie i drużynę na rajzie. Co prawda Royson i spółka wygrali tę rozgrywkę, ale Royson miał przewagę w creepach i nic więcej. Jeśli Matisław wejdzie w buty Roamera,
może na tym polu zwyciężyć jako midlaner. Więc obserwujemy, jakie będą tutaj wybory na środek. Kilka z nich zaznaczyliście, ale co stanie się finalnym? Czy Morgana też uważana za jedną z tych oldschoolowych kont, czy jednak Morgana Miss Fortune na dole? A myślę, że to jest, może być Morgana Miss Fortune na dole. Bardzo dobra odpowiedź w Thresha i w Varusa. Oczywiście linia, która opiera się na kontroli tłumu. A od razu jest negowana przez Black Shield. Dodatkowo Miss Fortune, Bullet Time plus Black Shield. To jest świetna kombinacja. I przede wszystkim, hej, kto nam pokazał duet Miss Fortune plus Morgana, jak nie przeciwnicy piratów, czyli Kick. I oni tak często stosowali strategię Cheat Recall, o której Mycha razem z Defiq One'em wspominali w materiale. To jest szansa, żeby wyrwać Kick z ich własnego atutu. To my przejmiemy kontrolę na dolnej alejce. Raxo, nie zroamujesz, póki nie będziesz miał do korzystnego powrotu do bazy. I może z tej dolnej alejki jakiś sukces dla piratów się ułoży. Jest, jest nasz top 3 Polak. Zastanawialiście się. Mówiąc o pikach, które w Polsce działają. No właśnie, polski korki na polską LeBlanc. Tylko właśnie... Piraci wygrali draft? Czy... To jest pytanie do was, nie do mnie. Ale zastanawiam też ten Thresh, ten Trundle. Jest naprawdę wiele pytań, a zamykamy to wszystko Mordekaiserem. Więc podsumujmy draft ze strony czerwonej. Zacznę od Kick, bo to jest kompozycja niezwykle aktywna. Będzie ten Thresh gdzieś latający cały czas z LeBlanc. Będzie ten Jarvan, do tego Varus bardzo się dobrze pomaga w różnych łapankach, różnych zanurkowaniach, bo to też jest postać, która trochę potencjału na zabójstwo dokłada. Z drugiej strony mamy Pirate Sports, które będzie chciało bardziej grać od frontu do tyłu, jak to się mówi. Problem jest taki, że Mordekaiser może być całkiem niezłą kontrą na Aatroxa, na Trundla, po prostu zamykasz ich w wymiarze cieni i oni są po prostu niedostępni dla twojej drużyny, możesz ich tak łatwo wyeliminować. Wydaje mi się, że ten Mordekaiser tutaj naprawdę, mówiąc kolokwialnie, siedzi. A na pewno przede wszystkim Kick szuka tutaj pikowania. To jest klasyczny pick conf. Wyłapywanie ludzi poza pozycją, więc błędy piratów będą szybko karane. Ale w teorii błędy piratów, w praktyce to jest trzeci Trundle z rzędu dla Behave'a. Tydzień temu wyglądał nim naprawdę dobrze. Teraz, o ile się nie mylę, to jest trzeci Trundle z rzędu. Trundle z rzędu i z tego co pamiętam, co najmniej raz on był pikowany w Lee Sina, albo nawet dwa razy, jako taka całkiem niezła odpowiedź. Teraz się zmierzy z Jarvanem i akurat wydaje mi się, że Trundle na Jarvana może mieć trochę problemów z uwagi na to, że nie będziesz mógł o swoich własnych siłach opuścić kataklizmu. Musimy o tym pamiętać. Też Jarvan oczywiście jest tankowaną postacią, ale nie aż tak bardzo. Nie grasz Aftershocka, więc z czego Rumble będzie chciał wysysać te odporności? To jest wielkie pytanie dla mnie. To prawda, ale z drugiej strony Jarvan lubi wysadzać gdzieś na drugim, trzecim poziomie przeciwnika. Ma bardzo potężne combo. Trundle jest jedną z tych bardziej wytrzymałych postaci. Trundle przetrwa i zacznie się odgryzać Conquerorem i objeć rywala maczugą, więc zdecydowanie jedna i druga postać ma tu swoje zalety. No i na pewno Pilar też na kombinację przyciągnięcia do flagi może też działać cuda, więc na pewno nie jest słaby wybór, ale musimy pamiętać po prostu o tym, że to nie jest Trundle w Lee Sina, to nie jest ten matchup, w którym możesz się czuć bezpieczny, bo Kataklizm może się naprawdę pokrzyżować szybko. Ale tak jak kilka razy już dzisiaj mówiliśmy, walka o playoffy w każdym miejscu tak naprawdę ciągle trwa. Kto skończy na której pozycji? Przekonamy się w tym tygodniu i myślę, że po tym spotkaniu poznamy kilka odpowiedzi. Dobra, oni coś tam gadają na tym desku, słuchajcie, to jest nic nieważne. Dla mnie najważniejsza sprawa. Damian Defles Filipow ponownie w Ultralidze. I jego pierwsze spotkanie po powrocie skomentują dla was Mikołaj Sylwan-Sienacki oraz Tomasz Maguire Filipiuk. To się zgadza, Mikołaju. Deflesa długo z nami nie było, bo ostatnie występy, które zaliczył w Ultralidze, to było wraz z Pride podczas... Sezonu pierwszego, jeżeli chodzi o finały. No i mówię tutaj oczywiście o playoffach, bo do samych finałów Pride niestety nie dotarło. Potem miał kilka epizodów dosyć ciekawych, bo na przykład jeden epizod dosyć egzotyczny, gdzie znalazł się na Bliskim Wschodzie w serii turniejów. Tam był Egipt, Bahrain bodajże, a gdzie po prostu Defles brał udział w tych turniejach. Chyba pod wodzą, jeżeli się nie mylę, Kondzisana, który wtedy był trenerem. No i ostatecznie znalazł się w Diablo Chairs, z którym nie udało mu się zakwalifikować do Ultraligi. Diablo Chairs teraz mamy w Ultralidze, ale Defles występuje w trykocie piratu. Wiele się zmieniało, wiele się mówiło, oczywiście wiele się plotkowało na temat tego, gdzie się Defles znajdzie. No i właśnie to będzie naprawdę ciekawa oś tego spotkania. Szczególnie, że Defles jeszcze jakiś czas temu w ogóle sam mówił, że on to by chciał może na midzie zagrać, może jakimś trenerem by chciał być. Różne sygnały dostawaliśmy. Przed chwilą przeglądaliśmy jego konta na solo kolejce i różnie jest, bo na jednym koncie zagrał wczoraj jedną rozgrywkę, na innych 10 dni temu znalazłem konto, na którym ma dużo gier Nautilusem, Leoną. I nie zrozumcie nas źle, drodzy widzowie, oczywiście jest szansa, że ma jakieś ukryte konto, gdzie trenował, wiecie, pod przykryciem nocy jak Batman, nie chcąc nikomu zdradzić swojego wielkiego powrotu. Jest na to szansa. Jest na to szansa, ale no...
kim my jesteśmy tak naprawdę. Dla nas poniekąd... Ja nie jestem żadnym detektywem. Dokładnie, dla nas zwykłych śmiertelników poniekąd Solo Queue jest jedyną dawką informacji na temat tego, kim obecnie Deathless jest. Więc no gdzie tak naprawdę mieliśmy się dowiedzieć czegoś o nim, ale w sumie właśnie, Maguire, przecież ty w tym momencie grasz na wysokim Solo Queue i pochwal się, ile tam teraz masz? No 285 punktów. Myślisz, że trafiłeś może kiedyś na Deathlessa niedawno, a nie wiesz o tym? Może na jakimś ukrytym koncie. A no nie ukrywam, że zazwyczaj dostaję mocne bęcki na solo kolejce, ale zdarza się spotkać polskich zawodników i zawsze miło ich zobaczyć, bo też dosyć pozytywnie odbiór tego, że ja się znajduję w gierce. No chyba, że akurat zrobię 0,8, to ten odbiór już tak pozytywny nie jest. I tym milej, że Deathless postanowił do nas wrócić, bo przecież przypomnijmy sobie, kiedy Deathless brał udział czynny w rozgrywkach, mówiło się, że fenomenalny AD Carry, że gra naprawdę dobrze. Ale teraz może się spotkać z nieprzyjemnym przywitaniem, bo Szlatan naciąga na dolną aleję. Tylko poczekać musi Szlatan w tym momencie, bo przed chwilą użył kombinacji swoich umiejętności i jego dolna aleja także nie posiada poziomu drugiego. Zaraz to jednak się zmieni, bo ten jeden minion pozwoli im na wbicie drugiego poziomu i teraz będzie inicjacja. Jednak dobry Black Shield ze strony Cedriona. Na pewno w czas, tylko że w tym momencie już Deathless nie za bardzo może się pochwalić czymkolwiek poza posiadanym flashem, który i tak od razu został spalony. Jest Ignite, są autoataki, ale podwyższył Szlatan z ogromną dawką obrażeń, którą przyjął i Deathless w ostatnim możliwym momencie czmycha razem z Cedrionem i to na pewno było twarde przywitanie przeciwników. Kick. Zwróć uwagę, jak kluczowe było to, że na drugim poziomie zawodnicy wybrali poszczególne umiejętności. Póki nie miał jeszcze dostępu do swojej strzały, którą prawdopodobnie wyeliminowałby Deathlessa bądź Cedriona. Cedrion, on miał plamę oraz Black Shielda. Nie miał klatki, którą mógłby na przykład zatrzymać Szlatana. Też nie było tutaj dostępnej chociażby latarni, więc wiele możliwości ze względu na ten drugi poziom nie było dostępnych. Zatrzymał cię Maguire, miał on klatkę, tylko zużył ją dokładnie przed wejściem. Tak? Wydawało mi się, że miał plamę, ale wyglądało też podczas tego, jak kajtował do tyłu, że jeszcze ta klatka jest cooldown niedostępna. Był, tak, jak więc może niekoniecznie ze względu na drugi poziom, ale właśnie tak jak wskazałeś, na cooldown nie była dostępna ta klatka, co nie pozwoliło na ograniczenie możliwości Szlatana. I mimo wszystko wychodzi tutaj kick na plus, biorąc pod uwagę trade w summonerach i to, że spowodowali, że przeciwnicy muszą wrócić do bazy i zakupić takie przedmioty jak chociażby jedna potka. Ty w odpowiedzi wrócisz z samym longswordem. Ale z drugiej strony Szlatan pokazał się na mapie, widzimy drugi poziom do czwartego behave'a, więc nieco będzie spowolniony. Oczywiście, że tak. No i nie oszukujmy się, kiedy ty próbujesz gankować, przeciwnik zawsze będzie starał się albo kontrolować te ganki, albo po prostu będzie farmił i taka będzie sytuacja na mapie, jeżeli chodzi o junglerów. Ale Tomku, poza tym, że po raz kolejny to powiem, witamy ponownie Deathlessa, mamy potężny pojedynek na środkowej alei, Matisław kontra Royson. Tak, o Roysonie się przecież tyle mówiło w tym sezonie, no tutaj powiedzmy bardzo lubi wieżę, tutaj ją przytuli, tutaj nie będzie chciał za bardzo jej opuszczać, nie będzie chciał opuszczać swojego skweru na środkowej alei. Matisława poniekąd też niekiedy takie gdzieś tam określenia dotyczyły, prawda? A jednak ostatnimi czasy lubił ciut częściej schodzić z linii. A mimo to dalej pamiętamy, dalej utożsamiamy obu tych midlanerów ze względnie pasywną grą. I to jest dla mnie bardzo ciekawy wątek, ciekawe zagadnienie, bo kiedy rozmawiam z różnymi zawodnikami, to oni mówią tak, nie ma czegoś takiego jak gra defensywna, gra ofensywna. Albo grasz dobrze, albo nie grasz dobrze. I z drugiej strony ja mówię, no ale Royson decyduje się na bardziej skalujące wybory. I tutaj wkracza Matisław, który zdecydowanie lepiej adaptuje się do mety, która aktualnie panuje. Kiedy trzeba było zagrać Lissandrą na środku, wybierał Lissandrę. Teraz LeBlanc wydaje się bardzo popularnym wyborem, chociażby w Europie. Proszę bardzo, co ma Matisław na środkowej alei? Właśnie tą LeBlanc. I już widzimy, że przyciska swojego przeciwnika. Więc możliwe, że ta adaptacja, szukałem jakiegoś słowa, żeby ładnie określić to, ale przystosowanie się do warunków środowiskowych. Oj tak. Tutaj Matisław do środowiska przystosowuje się nieco lepiej od swojego bezpośredniego rywala w tym spotkaniu. Na pewno będzie to szło chociażby no, Awahira, co jak co, on zawsze będzie w 100% pan szczęśliwy. Pan numer jeden, poproszę tą pastę, jeżeli Matisław ma 1000 fanów, jestem jednym z nich, jeżeli nie ma żadnego, nadal będę w niego wierzył. A wiecie, o co chodzi, drodzy widzowie? Na pewno ta pasta często się pojawiała na wielu czatach. W telegazecie też mogła się pojawić. Ale tutaj zaraz pojawi się nam pasta ze smoka, Maguire. Pierwszy podejmowany przez Pirate Sports i Behave, mimo że jeszcze ani jednego ganka nie uskutecznił, to jednak bestie
zeżre. No, powinien ją poskromić. Jeżeli chodzi o Trandla, on jest jednym z tych leśników, którzy w okolicach poziomu trzeciego... Halo? Co tu się stało? Przecież Cedric schodził z linii! Deflez, uważaj na takie sytuacje! Nie miałeś summoner spell, nie miałeś nic! Pierwsza krew na konto Geeka, w tym momencie Cedric ma terapeutę! Póki jak szalony! Z flaszem przez ścianę! Błyszczy jak zawsze! I dwa zabójstwa! Szybko na konto Geek! A czy Michael Behave? On chce uratować siebie, tylko siebie, nikogo innego. Z tego statku kapitan uciekł jako pierwszy, bo Behave nie poczekał na Cedriona z tą sadzonką. Możliwe, że to nie pozwoliłoby mu na ucieczkę, ale Deathless to jest wręcz błąd amatora, kiedy twój wspierający schodzi, żeby pomóc leśnikowi, zabezpieczając smoka. Naturalnie przeciwnik będzie miał przewagę, będzie ich dwóch, ty jesteś tylko jeden. Nie masz summoner spell, nie możesz pozwolić sobie na tak... Szczególnie Miss Fortune. Się po linii. Szczególnie taką postacią jak Miss Fortune. Co ona ma tak naprawdę, żeby uciec? Nic. Szybkie buty, no nie. Teoretycznie ma te mobilki na swoim W, ale kiedy ono jest aktywne, a widzieliśmy, że Pukistyle dobrze wykorzystał ten grad strzał, którym najpierw spowolnił przeciwnika, no i Raxo już przyszedł na gotowe. Wystarczyło trafić hooka. Też trzeba przyznać, że to był dobry hook, bo mimo wszystko Deathless spróbował w lewo, w prawo. Aha. Gdzieś tam się wychylił, gdzieś tam się pokłonił, no ale koniec końców ten wyrok śmierci na niego został wydany i dwa zabójstwa dla Kick świetnie rozpoczynają to spotkanie, bo strata tego smoka ich w żadnym stopniu nie boli. I botlane Kick ewidentnie będzie zaznaczał swoją prezencję nie tylko na dolnej alei, ale teraz proszę bardzo jeszcze Raxo postanowił zejść do mida, trochę dopchnąć Roysona, a teraz wraca na bota. Już myślałem, że z pomocą Matisława, ale ten jednak postanowił wrócić na linię. I naturalnie dynamika tej linii, jeżeli chodzi o dolną część mapy, raczej się nie zmieni zbyt mocno na korzyść Kick, bo nie ukrywajmy, Thresh przeciwko Morganie nie jest najbardziej skutecznym wyborem. Morgana też zapewnia ci pomoc, jeżeli chodzi o przepuszowanie fali minionów, jest postacią zasięgową, może unieruchomić takiego strzelca, jakim jest Varus. On nie ma możliwości na uniknięcie tej klatki, gdy nie posiada błysku, więc tutaj nadal będą dominować piraci. Ale co to oznacza, że Pukistyle i Raxo będą mogli się utrzymać komfortowo pod własną wieżą, bez jakiegokolwiek zagrożenia bycia zanurkowanym bądź wyeliminowanym w sytuacji 2-2? No właśnie, nasza analiza stwierdziła, kiedy tylko pojawił się w rękach Pukistyle'a Varus, że to jest specyficzne, że to jest dziwne, bo był otwarty Aphelios, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak. I no, troszeczkę nam się ludzie zdziwili, kiedy zobaczyli właśnie w rękach Pukistyle'a taki wybór. No, trend światowy wskazuje na to, że Aphelios pojawia się w 100% draftów. Więc jeżeli nie jest panowany, jest wybrany. A oczywiście to są statystyki z czterech największych regionów. Naturalnie w ligach regionalnych ten procent będzie nieco inny, ale teraz lata na środku nie użyje kataklizmu. Mógł się przez chwilę zwiększyć procent śmierci Roysona, ale będzie to jednak walka przy Heraldzie, którą przejmie w 100% Nick. Szczególnie, że Szlatan posiada jeszcze swojego ultimate'a. Jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby miało się tutaj podziać cokolwiek innego niż tylko spokojne, wrogie przejęcie ze strony drużyny czerwonej. Okej, w porządku. To jest bardzo, ale niezwykle pokojowe przejęcie tego Heralda. Jeżeli chodzi o Kick, oni wiedzieli, że mocno obity jest Royson. Nie dysponuje ani paczkami, ani teleportacją z powrotem na linię. Priorytet na górze był zabezpieczony przez dolną aleję ze strony Kick. Tutaj Puki oraz Raxo przygotowali falę minionów. I to jest po prostu wymiana. Ibo inwestuje własną teleportację, naturalnie straci 1-2 plate, do tego całą falę minionów, więc trochę doświadczenia także z tym idzie. Ale my przejmiemy Heralda, którym możemy na przykład przyspieszyć naszą LeBlanc, naszego Varusa. Więc to jest to przysłowiowe uściśnięcie ręki z przeciwnikiem, handshake, my bierzemy jedno, wybierzecie drugie, więc piraci mogą być zadowoleni z tych benefitów, które udało im się osiągnąć ze względu na to, że Connective był pozostawiony sam na sam z wieżą na dolnej części mapy, ale będą teraz musieli uważać na proaktywne wykorzystanie tego Heralda ze strony Kick. Szczególnie, że Szlatan akurat od samego początku pokazał nam, że będzie tej proaktywności sporo szukał. Najpierw ten gang na dolnej alei, potem jeszcze sytuację dookoła środkowej alei, a także tego Heralda, więc jedynie czekać, na której alei się on pojawi, a z tego co widzimy, na pewno top lane na ten moment nie jest wyborem. No i po raz kolejny Szlatan jest bardzo aktywny. Całkiem niezły bullet time, ale bardzo szybka tutaj została latarnia rzucona. Latarnia. A pomimo tego Pukistyle dość mocno odbity, tylko to oznacza, że Deathless nie odepchnie w bardzo prosty sposób fali minionów, która mogłaby się potencjalnie znaleźć pod jego wieżą. Jeżeli dojdzie do jakichś skirmiszy w najbliższym czasie, pojedynków, potyczek, no to też ten ultimate nie pomoże, co raczej odpowiada Kick, bo oni nie chcą na ten moment tych walk przeprowadzać zbyt często. Często MFK, jeżeli nie jest w stanie zdominować linii, będzie po prostu używała swojego bullet time, żeby zniszczyć nadchodzącą falę minionów i dzięki temu może porotować po mapie, pomóc swojemu leśnikowi, asekurować swojego wspierającego, może zroomować na środek, bo ta wbudowana mechanika dodatkowych punktów poruszania się prędkości bardzo ułatwia jej rotowanie po całej mapie, szczególnie jeżeli szybko zdecydujesz się na buty. Teraz jednak Connective w dużych tarapatach, bo popatrz, Kick
ze Skortą. Czy Ibo nie zaszalał? To jest moje bardzo ważne pytanie. Podwierzą w tym momencie Connective i on z tego czmychnie. Zobaczcie, Ibo postanowił od razu spalić flesza i to tylko, żeby Q zagrać na przeciwniku, kiedy ten i tak był zamknięty w jego własnej arenie. Trochę się tutaj nam podpaliło Kick. I to jest typowe zagranie ze strony Kick, jeżeli chodzi o presję we wczesnym etapie rozgrywki. Chcą zgrupować się wraz ze swoim midlanerem, który wywarł presję na przeciwniku, no i następnie potencjalnie wykluczyć kogoś z bocznej części mapy. Tylko tym razem nieco przeholowali, bo dwa flasze zostały zainwestowane, w odpowiedzi tylko jeden, a Connective nawet nie zginął. Jednak zagrany ten Herald, więc dodatkowe sztuki złota i tak znajdą się w ich ekwipunku. Tylko ten Herald miał potencjał na o wiele więcej i Kick liczyło na to, że uda im się wziąć więcej niż tylko te, powiedzmy, dwa plate. Szczególnie, że teraz być może drugiego smoka jeszcze przejmie Pirate Sports. Dążę do tego, że Kick ma wielkie plany, ale ich czyny wydają się być jak dotąd zdecydowanie mniejsze. Roztrwonili możliwości zbudowania przewagi. Muszę się tutaj z tobą zgodzić, bo kiedy zagrywasz Heralda? Kiedy wieża ma... A to jeszcze nie koniec. Okay, za chwilę może o tym, bo Matysław może być w dużych tarapatach. Całkiem niezły pilar, ale on chyba miał zatrzymać całkowicie przy ścianie Ibo, więc trochę bardziej w prawo, panie Behave. Ale no, ostatecznie wziąłeś smoka, odgoniłeś przeciwników. Pirate Sports wydaje się i tak całkiem nieźle radzić na ten moment. Piraci są z tego zadowoleni, bo mogło być tu o wiele, wiele gorzej dla nich. Mógł być wyeliminowany ich top laner, ta wieża zostałaby zniszczona, więc teleportacja nawet nie mogłaby być zagrana. Co za tym idzie, prawdopodobnie także smok wpada w ręce Kick, ale to zagranie, ta egzekucja ze strony Kick nie była najczystsza, bo przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłem, Heralda lubisz zagrywać, kiedy wieża jest obita do około dwóch opancerzeń, bo wtedy Herald bezpośrednio jednym uderzeniem niszczy całą wieżę, a im mniej punktów zdrowia ma wieża, tym bardziej wytrzymałe są te plejty. Jednak Herald zadaje obrażenie nieuchronne, więc go nie interesuje, czy wieża ma 10 armora, czy 1000, bo i tak huknie za te 2000 obrażeń, mniej więcej. Ale no, przynajmniej wzięli to złoto. A na sam koniec wzięli złoto, które chcieli wziąć. Tylko liczyli po prostu najprawdopodobniej na całą wieżę, zamiast na jedynie jej część i Cedrion, wariat. Ale nie, bo jest to w 100% wykalkulowane ryzyko, które podjął i inwestycja się zdecydowanie zwróciła. To mi się podoba. Wiesz, że przeciwny top laner nie dysponuje błyskiem, jego ultimate też nie będzie na ciebie skuteczny, bo dopiero co użyłeś własnego Black Shielda, więc naturalnie zmitygujesz te obrażenia i sam efekt przeniesienia cię w Królestwo Cienia i po prostu odpalasz swój ultimate, z niego nie da się uciec bez błysku, kiedy ten już jest zestunowany, następnie dorzucasz klatkę, pilar pojawia się, też fajne wykorzystanie przez Behave'a jego ultimate'a, bo mimo wszystko na ten moment Mordekaiser jest w miarę wytrzymały, chociażby ze względu na te tabiki oraz bazowe punkty zdrowia. Ładna egzekucja od piratów. Co za tym idzie? Przejmą jeszcze prawdopodobnie pierwszą cegłę, chociaż nie, no chyba przejmą. Uda im się to na pewno zrobić i bardzo mi się to podoba. Start był jaki był, okej, okay, przeciwnicy zaskoczyli, ale zobacz, że Kick na tym etapie nie wzięli do jak dotąd ani jednego plejta na górnej alei i piraci odnaleźli swój najlepszy moment w kwestii tych rotacji. Stwierdzi, okej, okay, my na topie nie mamy się w ogóle z wami jak mierzyć, pójdziemy na bota, tam zgarniemy smoka, będziemy puszowali wieżę. Piraci idealnie odkryli swoje mocne strony na ten moment. Wydaje mi się, że ta tożsamość piratów, która wypłynęła tydzień temu, w tym momencie nabiera prawdziwych kolorów. Bo co robi Behave lepiej od Szlatana? Może nie jest aż tak proaktywny, może nie ma aż tak świetnych ścieżek, może nie wykonuje aż tak dużej ilości ganków, ale przede wszystkim jest efektywny. Bo ile ganków zrobił w tej rozgrywce Szlatan? Nie wiem, policzyłbym je na palcach może dwóch rąk, z pięć, z sześć? Ile zrobił Behave? No może dwa. Ale udało mu się dzięki temu zgarnąć asystę, udało mu się przejąć tą wieżę, udało mu się zabić dwa smoki. Wydaje mi się, że Behave świetnie rachuje swoje siły na zamiary. Wie, za co się zabrać, wie, co jest optymalne w danym momencie. I absolutnie nie chcę tutaj w żadnym stopniu krytykować Szlatana, bo te ganki były naprawdę dobrymi pomysłami. Tam zabrakło jednego autoataku, może jakiegoś podrzucenia, może coś zostało źle wyliczone. Chęci są, tylko nie ma wyników. I będzie je na pewno w tym momencie chciało w końcu uzyskać, bo drugi Herald jest do podjęcia, a jeszcze tych wież nie udało się za bardzo zdjąć z mapy. Więc wychodzi na to, że ta bestia w 100% będzie ci w stanie pomóc, jeżeli tym razem nikt ci nie zaskoczy. Mam wrażenie, że piraci kompletnie oddają kontrolę nad Heraldem. Popatrz, Connective nie dysponuje swoją teleportacją, i bo jeżeli musiałby się pojawić w okolicach Heralda, jak najbardziej jest to możliwe. Matysław dopiero co przepchał falę minionów, piraci nie mają wizji. Oni nie chcą tutaj podchodzić, to jest kolejne ryzyko wliczone w ten ich plan. Wiedzą, że muszą oddać tego Heralda, będą się po prostu skalować, inwestować w Korkiego, który jako champion ma jeden z najdroższych build buffów w rozgrywce. Trinity Force, Ostrze Nieskończoności, te wszystkie przedmioty są bardzo kosztowne. I pokazywał nam już Royson w poprzednich starciach, że no, kiedy dostanie... Kiedy...
kiedy dostanie odpowiednią liczbę złota, kiedy dostanie opiekę ze strony swojej drużyny, to on nawet jest w stanie 1-5 wygrać rozgrywkę. No po prostu taki jest Royson, no on ma taki champion pool. Ale piraci najnormalniej w świecie muszą mu dać czas, a jednocześnie przestrzeń do tego wszystkiego. I przeciwnicy mają Heralda, może to jest groźne, ale jeżeli będziesz posiadał priorytet na wszystkich trzech liniach, co się w sumie ostatnimi czasy zdarza w tym meczu, wiecie o co chodzi, to nawet tego Heralda nie będzie miało za bardzo jak użyć kick. No bo gdzie? A Heralda zazwyczaj chcesz wykorzystać właśnie, żeby dobić wieżę z dwoma plejtami. A jeżeli dysponujesz drugim i nadal stoi wieża poziomu pierwszego na środkowej alei, chcesz go użyć na środku i właśnie to robisz, Latan. Bardzo mi się podoba wykorzystanie tego Heralda w przeciwieństwie do tego pierwszego, tylko ta fala minionów nie jest wystarczająco duża, żeby zniszczyć tą wieżę, więc jeżeli tam nie nastąpi ponowne podejście pod tą strukturę, ona może tutaj jeszcze dobre 10-15 minut stać nienaruszona. I mamy powtórkę z rozrywki, tak, kick wcześniej też, spoko, puścili Heralda, ale nie udało im się wziąć wieży. Teraz powinno to być teoretycznie łatwiejsze, no bo nie ma plejtów. Ale, przykro mi bardzo, misja ponownie nieudana, chyba że było nią obicie tej wieży. Tylko że trzeciego smoka ponownie na celowniku mapa i Red Sport. Zobaczcie, teleportacja zagrana ze strony Ibo, będą się tutaj stakowali zawodnicy drużyny czerwonej. Szukają dobrej opcji, Deflet uciekaj, jesteś najważniejszy i to właśnie mu dajesz Latan zamknięty w swoim własnym kataklizmie. Od boku Royson, czy ty już masz wystarczająco obrażeń? Bierze za strony konto kick, będą szukali dalej i wypędzają piratów z tego miejsca. Jeszcze tylko ERK ze strony Deflesa, żeby przegonić przeciwników, ale ten rewir przejmuje kick. Oj, chyba zbyt zachłanne było w tym podejściu Pirate Sports. Kick bardzo mi się podoba to, jak grają wokół swojego top lanera z teleportacją, bo Ibo po raz kolejny był w stanie na bocznej alei nakładać presję na przeciwnika. Oni znajdują dobre okienka czasowe na to, żeby przycisnąć. Zniszczył wieżę, walka następuje na smoku, teleportujesz w sam środek drużyny przeciwnej. I jako Mordekaiser nie przejmujesz się niczym, bo po prostu używasz swojej erki i nagle masz solówę z tym. Ta wieża wreszcie upadnie, więc Kick mocno zrehabilitowało się za kilka słabszych decyzji w poprzednich pięciu minutach. I ten jeden smok, mogłoby się wydawać, to tak niewiele, to jest zaledwie jeden smok i jedna wygrana walka, ale... Ale patrz, używasz czerwonego sweepera i nagle ta teleportacja nie jest tak skuteczna. A jednak, słuchaj, dała radę, na sam koniec dała radę, po prostu w 100%. Cedrion nie był w stanie pomóc swoją erką więcej niż jeden target, który i tak go się pozbył. Nie, absolutnie, teleportacja była dobra. Mówię bardziej o tym, że to piraci powinni użyć czerwonego sweepera i przygotować grunt pod walkę, bo gdybyś się przyjrzał... Wizja, jeżeli chodzi o dolną część mapy w okolicach smoka, zwróćcie na to uwagę. Dwa wardy kontrolne i jakieś 5 albo 6 zwykłych totemów wizji. Wszystkie w kolorze czerwonym. Co to oznacza? Kick ma zdecydowanie lepsze, bardziej komfortowe podejście pod samego smoka, bo oni wiedzą, co się dzieje, wiedzą, jak można wykorzystać flankę, a to chcesz robić z Jarvanem, z LeBlanc, z teleportacją od Mordekaisera. Kick było przygotowane i często w walce informacja jest dużo ważniejsza od chociażby przewagi liczebnej. Oczywiście. Tylko widzisz, przewaga może mieć wiele twarzy, Maguire. Możesz mieć liczebną w złocie, w smokach, wieżach. I Kick... Mentalną możesz mieć. Możesz mieć mentalną. Kick zyskał akurat w tym wypadku może nie do końca przewagę, mimo tego, że w złocie to jest 1500 sztuk złota, ale przede wszystkim zyskali przewagę czasu poniekąd, bo gdyby ten smok powędrował na konto Pirate Sports, to każdy kolejny smok świadczyłby o zagrożeniu kolejnym Elder Drake'iem i duszą smoka przede wszystkim dla piratów. A zauważcie, czego potrzebuje Royson w teamfightach, żeby zadawać obrażenia? No w sumie potrzebuje przeżyć po prostu. Smok górski, dusza smoka górskiego daje ci tarczę. Daje ci większą szansę na to, że przeżyjesz. Więc nie chcesz zdecydowanie tej duszy oddawać. To prawda i z jednej strony tak myślisz. Hej, mamy Trundla, co robi dobrze Trundle? Wysysa wszelkie armory i resisty z przeciwników. Dajmy im 4 mountainy. O, to jest... Nasz Trundle będzie nie do zabicia. Ale to też jest taki minus, że Kick... przepraszam, że piraci... Nie, czekaj. O czym ja tutaj myślałem? Co budowałeś? Okay. Co budowałeś? Piraci chcą się nieco przyskalować i Kick ma taką kompozycję, która w okolicach 2-3 przedmiotów będzie bardzo skuteczna, więc przyspieszenie potencjalnego smoka ostatecznego mocno by im pomogło, bo wtedy masz 2 cele na mapie, o które walczysz. Teraz jednak walczą zawodnicy Kick o wieżę na środku, no ale mówiłem, Defles puszcza erkę, fali minionów nie ma. Wracając do smoka, jeżeli masz kompozycję, która będzie spajkować w środkowym etapie rozgrywki i rzeczywiście uda ci się tego smoka starszego już wywabić z leża, to możesz go pokonać i zyskać to niezwykle silne błogosławieństwo. Z drugiej jednak strony, przyspieszenie w tym spotkaniu smoka ostatecznego, czy smoka starszego, nieostatecznego, cały czas gdzieś Dawidek mi z tym ucieka, smoka starszego, polegałoby na tym, że oddajesz przeciwnikowi 4 smoki. Co za tym idzie? Dostają także duszę smoka górskiego.
i to nie jest optymalne w żadnym stopniu. Więc masz tego trochę plusów, ale też trochę minusów. O, zupełnie jak w życiu, McVeigh. Wszystkie twoje akcje mają swoje konsekwencje. Tak. Ale tutaj, w tym starciu, wiele konsekwencji potencjalnie nie może spłynąć na Kick, no bo mają i tak wynik 10-2. Miejsce w playoffach zabezpieczone. Dla nich najważniejszą nagrodą obecnie jest w sumie drugie miejsce, więc... Utrzymanie drugiego miejsca, tak. Bo pierwsze jest w zasięgu ręki, ale jest bardzo mało prawdopodobne. Bo sugerowałoby, że to Ago musiałoby przegrać jeszcze jedną mapę. Mhm. Co jest, no jak dobrze wszyscy wiemy, może nie, że mało prawdopodobne, ale jest to scenariusz trudny do wykonania, no bo jeszcze raz zaznaczę... Tak, załóżmy, że Ago przegrywa obydwa spotkania, Kick wygrywa swoje dwa, wtedy Kick jest na pierwszym miejscu, ale jeżeli Ago przegra jedno spotkanie, Kick wygra swoje obydwa, wtedy mamy tiebreaker o pierwsze miejsce. No ja chciałbym zobaczyć taki pojedynek po raz kolejny. Ten ostatni mecz pomiędzy tymi dwoma ekipami był naprawdę niezły. Mhm. Ale Piraci, z drugiej strony, tutaj dzieje się naprawdę wiele dla nich. O-o. Bo niestety istnieje scenariusz, w którym, no, play-offy... Ocieraliby się o nie. Byłyby tak, wiecie, na koniuszku. Oni nie chcą tego. Piraci chcą mieć pewną stopę, stawiając ją właśnie na ziemi, nazwaną playoffami. I teraz na środkowej alei być może zostanie im to troszeczkę utrudnione, jednak Behave spokojnie powinien uciec. Musi uważać, chociaż jest inicjacja od Szlatana. Chciał podążyć za swoim przeciwnikiem, ale nie zdecydował się na wejście z kataklizmem, ponieważ kolejny smog pojawi się dosłownie za kilka sekund. Po raz kolejny Kick ma lepsze podejście. Okej, wizji jeszcze nie mają rozstawionej. Raczej skupili się na tym, żeby wizję zapewnić sobie w okolicach górnej części mapy pod potencjalne podejście na Barona. Ale wiedzą, że przeciwnik jej nie ma przede wszystkim. Tak, wyparli z okolicy smoka swoich rywali i Piraci nawet tutaj nie podejdą, nawet nie powąchają tego smoka. Drugi trafia w ręce Kick. I ten Mordekaiser może być bardzo wytrzymały, bo nie sam Mordekaiser, no jeszcze nie zapominajmy o Jarvanie, w sumie on tutaj też w całkiem niezłym miejscu się znajduje, już Gargoyle w ekwipunku Szlatana. A to oznacza, że diablo wytrzymały będzie ten Jarvan. Oj tak. Normalnie, kiedy on będzie skakiwał z kataklizmem, powiedzmy w 5 przeciwników, odpali Gargoyle, oczywiście wystarczy, żeby skoczył w 3, bo wtedy Gargoyle jest najpotężniejszym przedmiotem do użytku właśnie, jeżeli chodzi o tankowatość. No to już i tak będzie wytrzymały bez tych smoków, ale jeżeli tutaj wpadną jeszcze te dwa smoki górskie, ja nie chciałbym za nic być z Fortune. Nie chciałbym za nic być nawet Korkim. Żadna z tych postaci nie ma obrażeń procentowych. Na tym etapie jeszcze nikt nie przebije się przez Szlatana. Jedyna nadzieja jest taka, że po tym, kiedy wejdzie Szlatan, Behave użyje swojego ultimate'a i rozbije Prezi atak na przeciwniku. Wtedy te zwiększone obrażenia będą naprawdę spore. Nie zapominajmy, Prezi atak zwiększa obrażenia zawodników całej twojej kompozycji. Mm-hmm. Nie tylko twoje, więc tutaj dodatkowe 12% zadawanych obrażeń przez kolejne kilka sporo. Sekund. Dla takiej MF-ki, dla takiego Korkiego to będzie prawdziwy cud. Więc trzeba uważać, bo obydwie kompozycje mają naprawdę wiele możliwości w walkach drużynowych. Czy to Aatrox, który gdzieś skakuje na niemobilnego Varusa, czy to Mordekaiser, który odcina MF-kę, która jeszcze nie dysponuje QSS-em, tak samo jak żaden z zawodników Piratów. Możliwości jest naprawdę wiele, a jestem pewien, że o nich się przekonamy, bo 24 minuta oznacza, że ten Baron od kilku minut jest na Summoners. Okej. Takie wiecie, powiedzmy takie... Taka mapa League of Legends 1.01, takie podstawy, taki zielony podręcznik grania mapą. Dobra, może zaraz tego wrócę, bo nie spodziewałem się, że tak szybko się nam akcja rozwinie, ale na szczęście kataklizm się niszczy i po prostu Kick się pojawi całościowo, ale jeżeli w 24 minucie widzi obu tu planerów klejących dolną aleję, to wiedzcie, że po prostu Baron jest blisko, bo obaj ci zawodnicy chcą uprzykrzyć przeciwnikowi życie na dolnej alei do tego stopnia, żeby mieć łatwiejsze podejście do Barona i większą swobodę na mapie. Tylko że w tym momencie Kick jest zmuszony do rozpoczęcia Barona. Teleportacja wykorzystana przez Ibo, więc nie mogą utrzymywać tego rozstawienia na mapie. Royson zada sporo obrażeń. Za wcześnie być może ten Black Shield, ponieważ to oznacza, że w najbliższym czasie nie będzie... O, teleportacja zagrana przez... Co robi w tym momencie Konekty? Czy on straszy, czy co robi? Baron zostanie wzięty przez Kick, aby na pewno zostać zagrany. Uciekajcie albo walczcie, nie mam pojęcia. Raxon z Flayem na dwóch osobach. Ibo się bije w tym samym czasie z Behave'em. Nie ma opcji, żeby ta RK poszła w kogoś innego. Raxon, uciekaj! Ale trafiony tym Dark Bindingiem. Ibo w ogóle dalej się bije, zobacz, sam na dwóch. Flash przez ścianę, czy ucieknie? Konekty w nieopodal pogoni go tymi skrzydłami, które już ucięte. No na pewno nam gołąb nie wzleci, orzeł tym bardziej, ale Ibo stara się, dobrze swoją drogą zagrane E i ucieknie Kick z czterema zawodnikami z Baronem, a Pirate Sports chyba samo nie wiedziało, co się pakuje. Ależ fatalnie rozegrana ta sytuacja przez Piratów, Kick było trochę zdesperowany.
bo dopiero co wykorzystali teleportację, nie mieli także jednego z narzędzi do inicjacji w postaci kataklizmu, więc co oni muszą zrobić? Rozpocząć barona, bo jeżeli pozostaniesz w tym rozstawieniu, gdzie dwóch toplanerów jest na bocznej alei, piraci będą mieli priorytet ze względu na dostępną teleportację. I wydaje mi się, że to, co zrobił Connective, po prostu obserwował walkę, nie wiedział, w którym miejscu znajduje się jego postać, bo jeżeli przyjrzymy się tej teleportacji, on równie dobrze mógł tam pójść z buta, na piechotę. Zajęłoby to może, nie wiem, pół sekundy dłużej, jeżeli w ogóle nie byłoby szybciej, gdyby odpalił tego World Endera. Realnie ta teleportacja, chodzi o to, że my to już widzimy, wiecie, z perspektywy przyszłości poniekąd. Connective nie wiedział, jak się to dokładnie wszystko odbędzie, więc w sumie też nie do końca mógł się spodziewać, że... I to nie była teleportacja na flankę. Nic, bo Connective nie zrobił nic. Chodzi o to, że on teleportował, chciał zengage'ować, ale nie miał jak, bo przeciwnicy go ciągle kajtowali. I mówię tutaj głównie o Pukistylu, do którego się nie mógł dostać za bardzo. Więc ostatecznie to pokazywało pewnego rodzaju niepewność, rozpacz, spocone dłonie. I naturalnie Pukistyl będzie miał większy problem w jakimkolwiek ograniczeniu tego nadchodzącego Aatroxa, jeżeli walka zostanie przygotowana przez piratów. Czyli co? Cedrion rzuci Black Shielda na Connective'a. Connective rozpędzi się, użyje błysku. Wtedy nie jesteś w stanie być ograniczonym, więc piraci, wydaje mi się, że słabe rozeznanie w sytuacji, nie byli w stanie przygotować się na to, co nadchodziło ze strony Kick. A najlepsze jest to, że Kick też jakoś specjalnie nie przygotowywał tych zagrań. Ta teleportacja była wręcz... Na początku się wydawało, że to Kick będzie stratne po prostu. Mhm. Przez tę teleportację właśnie. Trzeba jednak przyznać, że sama decyzyjność w tych kluczowych momentach to jest coś, co Kick stawia nad innymi drużynami. Oni wiedzą, jak się zachować w trudnych sytuacjach. I tutaj to, że teleportacja została wykorzystana przez Ibo, no nie było optymalne, ale to, jak zachowali się potem, atakując tego barona, wymuszając walkę z przeciwnikami, było już dobrą decyzją i poskutkowało w przejęciu barona kolejnych kilku struktur. Ogólnie widzimy, że ta przewaga ze strony Kick skumulowana w okolicach 4000 sztuk złota nam się zamyka. Wygląda to po prostu fenomenalnie. I wiesz co, tak patrzę w tym momencie jeszcze raz z tej szerokiej perspektywy na mapę, na postacie, które się nam tutaj pojawiły. I mimo wszystko nie mogę się pozbyć wrażenia, że Pirate Sports spanikowało podczas tego barona z jednego ważnego powodu. Fajnie, że masz Korkiego, który no, może się wyskaluje kiedyś, ale jest szansa, że ten jeden Korki po prostu nie wystarczy. Masz Miss Fortune, która teraz jest w całkiem silnym momencie. Aatrox tak samo. Ale co dalej? Przeciwnicy mają Varusa, przeciwnicy mają LeBlanc, która na przykład tę MF-kę wykluczy na raz. I zobaczymy, kto tutaj zostanie wykluczony, bo być może Smok na konto Kick. Właśnie, bo pojawi się Szlatan ze swoim ultimate'em. Ale w tym momencie to jeszcze nie jest wszystko, bo zobaczcie, że zawodnicy drużyny czerwonej mają bardzo mało punktów zdrowia. Matisław z egzostem nałożony, mniej obraźnie zadaje. No ale to jeszcze nie jest koniec. Connective, ty tutaj musisz poszaleć. Dwa trupy jeszcze do tego do Arisona. I ten Korki się w końcu rozbestwił. Ostatecznie aż trzy ofiary jego łupem padły. I Pirate Sport z tego Smoka być może będzie błogosławiło, bo może on oznaczać potencjalnie wygraną grę. Oj tak, byczku, jeżeli chodzi o tą walkę, wreszcie piraci odbili się, zlokalizowali swoje silne punkty. MFK nie musi przeżyć w walce, wystarczy, że zagra dobry ultimate. Aatrox tak samo, tutaj akurat przeżył, ale jego zadaniem jest przede wszystkim zakupienie czasu twojemu Korkiemu, żeby on był w stanie przedrzeć się przez przednią linię przeciwnika i to robił tutaj świetnie Royson. Jedyny niefart jest taki, że ten smok wpadł w ręce Szlatana, ale trzeba przyznać, że tutaj Defles naprawdę niezły bullet time. Cedrion czasu zbytnio nie kupił, ale Behave, Connective oraz Royson przede wszystkim. Ta trójka już wyczyściła rywali bez żadnego problemu. I kiedy zobaczyłem, że padły wszystkie tier dwójki Pirate Sports, to stwierdziłem, okej, może zaraz będzie koniec gry, może po prostu zaraz będzie w stanie skończyć ten mecz Kick. Ale po tym smoku, Maguire, zarzucam ci myślą, że ta mapa może potrwać jeszcze spokojnie z 15 minut, tak. Gdzie Pirate Sports będzie starało się stanąć na nogi. O, ale teraz Connective musi uciekać, bo z tych nóg chciał być powalony przez Matisława. Udało się, bez problemu, a Baron dopiero za minutę. Popatrz na te obrażenia swoją drogą. Naprawdę dużo ze strony Ibo, tego się nie spodziewałem, ale przede wszystkim Royson 6400 w jednej walce. Mhm. I o czym mówiliśmy? Słuchaj, ja czasem w jednej gierce nie jestem w stanie tyle zrobić, jak grane kickery. Wow, okej. To chyba źle. Panie, to albo chyba źle. Bardzo dobrze o Roysonie, albo bardzo źle o mnie. Są ludzie, którzy na supporcie Zakiem zadają więcej w trakcie gierki, ale wiesz co, Maguire, ile by nie zadał Royson, to będzie domyślnie Pirate Sports chciał, żeby zadawał najwięcej.
Po prostu. Każdy teamfight to powinna już od teraz być scena Roysona z trzema przedmiotami korki. Jest straszny. A do tego, kiedy spojrzysz, jeszcze Hex Drinker, żeby właśnie Matysław nie miał szans go wyeliminować. No tak, bo my jako widzowie League of Legends od długich lat mamy inherentnie wbudowany ten mechanizm, który... Może o tym zaraz, bo Sedrion z niezłą klatką, ale Raxo, on już dysponuje... Chciałem powiedzieć QSS-em, ale jednak nie. No nie, jest to Mikael, którym również siebie może wesprzeć, co akurat bardzo przydatne. Ale... To oznacza, że pomoc nie będzie dostępna chociażby dla Pukistyla w najbliższym teamfajcie, żeby zdjąć z niego te crowd control. A Baron się pojawia! I aż nie chce mi się wierzyć, że zanosi się na zwycięstwo piratów. Nie dlatego, że piraci jakoś ostatnio pokazywali się źle, absolutnie. Oni mieli kilka fajnych meczy w poprzednim tygodniu, ale ze względu na to, że Kick dopiero co pokonało Ago, zobaczą tak duże problemy w tym spotkaniu. Raxo... Zobacz, co się dzieje, szukają w tym momencie z piraci, ale to oni są zamykani właśnie w kataklizmie. Szlata naprawdę dużo punktów zdrowia, Matysław, uciekaj stąd, to tylko jego król, sam się dałem nabrać. Redemption odpalone, trochę się uspokaja cała sytuacja. Kick w tym momencie będzie szukał lepszej pozycji, żeby się przegrupować, ale piraci raz po raz szukają tego idealnego wejścia. Ale widzimy, że nadal bardzo wytrzymał. Mała jest przednia linia Kick i te trzy smoki górskie zdecydowanie w tym pomagają. Szlatan jest w stanie wejść, jest w stanie wyjść i do tego wyleczyć sporą dawkę punktów zdrowia. Teleportacja na plecy ze strony Konektiva, to może być ostatnia walka! Łukasz Zygmunciak, jego biceps nawet mu tutaj nie pomógł, Ibo zatrzymany, musi flashować bez jednego z najważniejszych zawodników w tym momencie Kick. A to oznacza osłabienie na całe 40 sekund i Inhibitor chcą zraszować zawodnicy Pirate Sports. Właśnie, czy to oznacza Barona, czy jednak Inhibitor? Bo ze strony Kick oni woleliby, żeby ten Inhibitor nie upadł, ale chyba z dwojga złego i tak piraci decydują się na dobre kroki, tym bardziej, że póki jego nie będzie przez 25 sekund dostępnego, więc oni nadal mogą udać się na tego Barona, to są już te late game'owe dev timery. No i proszę bardzo, piraci z pierwszym Inhibitorem tej rozgrywki. A za niedługo kolejny smog, Baron dalej tutaj jest. Myślicie, że to Jarvan tworzy areny, kiedy zagra swojego ultimate'a? Nie. Całe Summoner's Rift zamieniło nam się w jedną ogromną arenę. Nie żeby tym było na co dzień, ale zobaczcie, na co ile dzień pijemy herbatkę z tak, przeciwnikami, tak. Odlewamy kwiatki. Zobacz, ile w ciągu ostatnich 6-7 minut się tutaj działo. Oj tak, chciałem powiedzieć, że po tych pierwszych 25 minutach trudno nam będzie ocenić występ Deflesa, bo to jest raptem 5 eliminacji, kontrolowana rozgrywka ze strony Kick i nagle, niczym za pstryknięciem palcami, piraci się obudzili w tej rozgrywce i już chciałem powiedzieć, że to oni teraz prowadzą, ale prawie wyrównali wynik w złocie, które też nie ma aż tak wielkiego znaczenia, bo przede wszystkim główna część tego złota spoczywa w sakiewce Roysona. Okay. On ma już 4 przedmioty. Zostawmy Roysona w spokoju, bo widzę tutaj niesfornego wariata, Szlatan. Ale szuka tej flanki, nie ma o nim zielonego pojęcia Pirate Sports. Okej, jest problem, bo jeżeli teraz zengage'owałby Pirate Sports, to po prostu Szlatan by nie zdążył do tej walki. To się jednak nie stanie, ale zobacz, jest w tym momencie na plecach przeciwników, ale znaleziony zbyt wcześnie i już tej pięknej szansy nie ma. Więc będzie to po prostu otwarta walka po dwóch różnych stronach. Royson ma paczki, to może być bardzo ważne narzędzie do tego, żeby przeciwników odgrodzić. I przede wszystkim Royson robi to, co on... On jest totalnie niepokarany, teraz jeszcze wykajtowany został Szlatan. Dalej nikt nie jest w stanie Roysona sfokusować. Ja widzę Korkiego, który będzie robił po prostu ogrom. Jednocześnie Raxo, ostrzeliwany kulami ze strony Defesa i bo upadnie nam tutaj. A Matysław, czy dasz radę kogokolwiek zdjąć? Nie! Bo nawet Behave był dla ciebie zbyt ciężkim przeciwnikiem. Jednakże oczywiście Puki ze swoimi snajperskimi umiejętnościami jeszcze podratował sytuację drużyny. Ale jak długo? Royson, czy zatrzymany? To się oczywiście uda i odkuwa się, co prawda tylko na chwilę Kick. Ale całość ponownie wygrywa Pirate Sport, szczególnie, że baza drużyny czerwonej jest oblegana przez potężne miniony. Teleportacja dostępna dla Roysona, który jednak jest martwy. Mimo wszystko piraci zabezpieczą dla siebie trzeciego smoka, co ich przybliży do duszy smoka górskiego, ale także uniemożliwi przejęcie tego smoka dla Kick. Bardzo ważne wydarzenie i trzeba przyznać, że Royson to, co robi w walkach drużynowych, jest możliwe chociażby dzięki temu, że Sedrion daje mu Black Shielda, więc on może pozwolić sobie na tak nonszalanckie podejście do przeciwnika. Masz przede wszystkim 3 przedmioty, ostrze nieskończoności zapewnia ci obrażenia, Rapid Fire Cannon, zwiększony zasięg, a tarcza bezpieczeństwo. I w momencie, w którym ona się kończy, szybko paczki do tyłu, oddziela dwóch zawodników. Popatrz, ile Matysław tutaj za ścianą nie mógł w ogóle w walce uczestniczyć czasu. On dopiero teraz wchodzi w Behave'a i robi całkiem sporą ilość obrażeń, póki Style niczym Robin Hood strzałą trafia w sam środek. Ale dalej, wiesz, udało ci się ściągnąć Roysona, ale chodzi o to, że mając taką kompozycję, przegrałeś walkę. Tak, przegrali walkę po prostu zawodnicy Kick. Nie ma co tutaj mówić, no stracili jednego zawodnika mniej, nie. Stracili Smoka, stracili jednego zawodnika mniej. Przepraszam bardzo, stracili Smoka, stracili dwóch zawodników.
trzech, jasne. Nieważne, ależ mi się w tym momencie zakręciło w głowie. Dążę po prostu do tego, że co by się nie działo, Royston okazuje się być jeszcze większym zagrożeniem niż mogli przypuszczać, bo w idealnym wszechświecie masz Matysława, masz Szlatana, masz Ibo, jest tyle umiejętności, które mogłyby zamknąć, odciąć, uziemić Korkiego. Mm-hmm. To się nie dzieje, to się po prostu nie dzieje. Najgorsze jest to, że musisz martwić się o Roysona, ale kiedy przeznaczysz znaczną część swoich zasobów na to, żeby poskromić Roysona, to nagle nawet Defles, cię dojedzie tym zamkiem. Nagle Defles okazuje się być niezwykle potężnym zawodnikiem. Popatrz na jego przedmioty. Trzy, które dają ci sporą dawkę obrażeń fizycznych, do tego jeszcze Last Whisper, który umożliwi ci pokonanie takich rywali jak Szlatan czy Ibo, którzy mają tego armora nieco więcej. Piraci mają naprawdę bardzo wiele zagrożeń i ta kompozycja świetnie uwzględnia ich silne strony, które już zakładali w samym drafcie. I nie ma co się oszukiwać, tak? Royston jest, nie wiem, perkusistą, gitarzystą, to on jest tym człowiekiem, który robi największy show, którego jesteśmy w stanie najbardziej odczuć po prostu w tej drużynie. Ale Defles mimo wszystko w tym meczu to jest basista, to jest ten człowiek, który, wiesz, nadaje głębi twojemu utworowi. Gniecie tę jedną strunę po prostu i zobacz teraz, ponownie, zaczynamy koncert na Summoner's Rift. Ale kto go wygra? Kto wygra starcie kapel? Co Szlatan na pewno chciałby, ale dalej być może za mało tych obrażeń. Zobaczcie, Sedrion z Behaviorem uciekają w tym momencie Royson. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, tyle pocisków wystrzeli. Magazynek mu się nie kończy, dwa trupy na jego konto. A Pirate Sports dalej swoją pieśń gra i to jest fenomen. Jak taka ekipa jest w stanie w tych ostatnich tygodniach nas zaskakiwać? Ach, ta kompozycja piratów jest zbyt silna, bo o co więcej mógłbyś poprosić w walce drużynowej? Wyłapujesz przeciwnego tanka i praktycznie zawiązujesz na nim ten efekt kontroli tłumu na bardzo długo, ale z drugiej strony nie dysponujesz tymi wszystkimi umiejętnościami, żeby poskromić Roysona, który po prostu wjeżdża w Matysława. I ja się za głowę łapię, bo to zazwyczaj LeBlanc używa distortion do przodu, żeby cię wyeliminować, cię wysadza. Royson kompletnie bez strachu. No fear odpala W do przodu niczym kiedyś czekolad tę Walkirię przed siebie i eliminuje przeciwnika. Ale teraz Szlatan może uratować tę rozgrywkę, jeżeli uda mu się raz smoka zgarnął, ale Baron to już zupełnie inna para koloszy, większa, cięższa. I widzimy, że a jednak Pirate Sports dobre zęby ma, żeby taki kawałek mięsa ugryźć. Behave, to ci się udaje. Była próba, ale to mi się podoba ze strony piratów, bo trochę nam zabrakło takich solidnych ekip wchodząc do playoffów. Mówiliśmy o tym, że Ago, Rogue, Kick, potem długo, długo, długo nic. Teraz mamy piratów, którzy naprawdę niezłe wyzwanie rzucili Kick drużynie, która dopiero co zwyciężyła z Ago, Rogue. A wiemy też, że piraci w sytuacji lanowej, ci zaprawieni weterani, będą bardzo trudni do starcia. I zobacz, tak? Próbujesz zedrzeć jako Matysław przeciwnika, ale obrażeń nie starcza. Jest jednak póki cały, kiedy ma zamkniętych przeciwników, wystawionych na rożno. Wydaje się być, że jest w idealnej pozycji, ale oni uciekają i zostaje ten boss do ściągnięcia. Zostaje ten ostateczny potwór, którego chciałbyś pokonać, ale nie jesteś w stanie się do niego w ogóle dostać. Jest nim oczywiście Royson. Też bardzo problematyczne dla Kick jest to, że popatrz, Royson, pierwsze trzy przedmioty, pełna ofensywa, ale potem Hex Drinker, wiem, na początku dorzucił przeciwko LeBlanc, ale traktuje to jako jeden z tych defensywnych przedmiotów. Do tego QSS, on nie ma maksymalnie na obrażenie nastawionego buildu, a nadal tych obrażeń mu starcza. Inhibitor przejęty bez jakiegokolwiek problemu i teraz będą szukać Szlatana. Oj, tak, nawet znaleźli, ale ten oczywiście jak skoczny króliczek odskoczy na bok najnormalniej w świecie. I jedyne, co byśmy mogli w tym momencie zarzucić po Pirate Sports, macie Barona, macie naprawdę solidną drużynę. Czemu na bocznej aleje nie była przygotowana żadna fala od razu? Nie no, kiedy teraz popatrzysz na tą dolną aleję, tutaj się zestakowały dwa wave'y, więc najbardziej ten slow push jak najbardziej jest dostępny. Minuta 20 pozwoli im spokojnie na zabezpieczenie wieży inhibitorowej, a z tak potężną falą minionów nie będzie to żaden problem. Do tego chyba, że się wycofają i wezmą, okej, to jest czwarty smok. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, chociaż wydaje mi się, że kiedy masz przez minutę Baron buffa i tak dużą falę minionów, chcesz mimo wszystko zabezpieczyć inhibitor, potem wycofać się w stronę smoka. Człowieku, co ty mówisz? W tym momencie Royson to jest latający czołg na psie. No trochę dziwne połączenie, ale nie dość, że go nie zabijesz, to jeszcze będzie ci zadawał tony obrażeń. Co ja mówię? Hekstyliony obrażeń, gogol obrażeń, gogol, sorry, gogol to jest tak ogromna liczba, nikt, no, nie przebijesz, nie przebijesz. W sensie, jak w podstawówce mówiłeś, nieskończoność plus jeden, gogol to jest więcej, naprawdę. I lecimy w tym momencie pod wieżę, mimo że Baron za chwilę się nam skończy, to i tak jest ona poszowana, i tak starczy czasu, i tak drugi inhibitor upadnie. Pirate Sports wygląda po prostu świetnie. I kiedy słyszałem o czołgach, przewijały się takie nazwy jak Tygrys, Pantera, ale o Korgim nigdy nie słyszałem. Teraz Co? Jednak... Korgim?
Mamy czołg Korgi na samym środku w wykonaniu Roysona. Bardzo wytrzymały, ale także bardzo groźny. I połączenie z Morganą jest po prostu świetne. To jest w ogóle, który to jest raz, kiedy, kiedy widzimy Roysona, który po prostu kradnie supporta AD Carry Pirate Sports. Royson ma coś takiego, że w 25 minucie robi level up i mówi, to jest teraz mój support, nie twój, człowieku. Jak Magnes. I dwubiegunowość mogłaby tutaj przeszkadzać, ale to jest jakiś sposób, bo zastanawialiśmy się przed tą grą, zastanawiał się nasz analiz desk. No jest Deathless i Cedrion, to jest nowy duet. Czy oni sobie poradzą? Wiecie, Cedrion z Roysonem w sumie był już zgrany, prawda? Więc jeżeli od początku taki był plan, to jedynie laning phase był tutaj wyzwaniem. I mam wrażenie, że Deathless jest takim dobrym wypełnieniem tego składu pod względem tego, że jest bardzo solidnym zawodnikiem. Trochę zaprzecza temu błąd, który popełnił przy pierwszej krwi, ale oprócz tego w zasadzie nienagannie. Bo czego potrzebujesz, kiedy jesteś piracką załogą? Potrzebujesz czasu, żeby twój kapitan był w stanie wyjść z kajuty, po której przez długie godziny naradzał się, jaki wybrać kurs. No i wreszcie z tej kajuty wyszedł Royson. Wie, jaki kurs wybrał. Wszystkie mapy, wszystkie przyrządy, które pozwalają ci na lepsze sterowanie statkiem, są dla niego dostępne. Ale dzięki temu, że te dodatkowe 10-15 minut w środkowym etapie rozgrywki odciążył go Deathless. Tylko właśnie, no to jest to. Jeżeli coś się niefajnego stanie w early game'ie, Royson po prostu nie zdąży się wyskalować. To prawda. To jest to ryzyko, które w jakiś sposób mimo wszystko towarzyszy kompozycji piratów i ich stylowi rozgrywki. No to jest po prostu jednoosobowa artyleria. Ja w to nie wierzę. Jak to jest, że jeden człowiek jest w stanie stworzyć aż tyle okazji i aż tyle obrażeń zadać? Ja będę chciał zobaczyć wykres na pewno obrażeń po tej grze właśnie. Więc tutaj na pewno takie oczko puszczone do naszych social media, żebyście tam puścili wykres obrażeń chociażby jako zdjęcie, jako screen, cokolwiek, bo no będzie na pewno wysoko. Ale teraz Maguire, zaczynam z tyłu słyszeć już marsz żałobny dla Geek. Popatrz, Royson nie przejmuje się tym. Inteligentnie! Raxo po prostu musiał za nim podążyć, ale w tym momencie zobaczcie, ponownie idealny ultimate ze strony Shatana. Kto daje tak naprawdę? Nie ma tych obrażeń wystarczająco, mogą się tak wydawać. Nagle spadł grom z jasnego nieba na Pirate Sports, ale oni i tak się leczą, oni i tak wytrzymują, oni i tak tutaj zostają i będą dalej puszowali nam górną aleję. Póki Style, on leci do przodu i ten błysk wyglądał obiecująco, ale nie zgarnął nikogo. Nie miałeś możliwości. I zobacz, trzeci inhibitor upada. Zupełnie jakbyś nie mógł tego statku powstrzymać. On jest lodołamaczem. Jednocześnie to oznacza, że Kick, ich sen o ewentualnym pierwszym miejscu zaczyna się wydawać coraz mniej realny. Oj, jest na to bardzo mała szansa, ale piraci nadal muszą skończyć to spotkanie. Jedna tylko wieża Nexusowa i sam Nexus stoją na drodze do zwycięstwa. Wtedy te playoffy staną się bardzo realną opcją. Oj, proszę bardzo, Bichel złapany. I piraci się będą cieszyli z tego abordażu. Zobaczcie, jednego po drugim, po prostu pod killem przeciągają zawodników Kick. Co to za kopniak, jeżeli musimy żyć z całą fregatą Pirate Sports. Oj, i oni na miejscu pokazali, jak prawdziwi żeglarze zabierają się za tę robotę Maguire. Oni pokazali, że